kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o perfumach dla tropikalnej bogini. Będą to perfumy eleganckie, będą to perfumy bogate, będą to perfumy, no właśnie, trochę tropikalne, lekko kremowe i takie, wiecie co, luksusowe, trochę złociste też w swoim wydźwięku. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jakie perfumy dla Was wybrałam dzisiaj, bardzo proszę, zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby zostać ze mną. I dwa razy w tygodniu widzimy się, we wtorki oraz czwartki o godzinie 15. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam bardzo często zamieszczam zdjęcia perfum, o których jeszcze tutaj nie mówiłam, więc jeżeli chcecie mieć zajawkę, o czym będzie tutaj wspominany, no to tam mnie możecie obserwować. Zapraszam Was też na Instagrama Perfumerii mojej i mojego męża Potocka Perfumery, tam też zdjęcia naszych produktów, no i oczywiście link do strony, do naszego sklepu. Także zacznijmy. No i tak jak mówiłam, chcę tutaj chciałam tutaj dla Was przygotować listę zapachów, które pozwolą Wam się poczuć luksusowo, elegancko, no i jak na takich, no tak jak mówiłam, luksusowych wakacjach, i zróbmy tutaj tego podkład, żeby właśnie tak jeszcze bardziej podkreślić to wszystko, tą opaleniznę, którą może już mamy, żeby właśnie wszystko takie było bardziej złociste. Ja Wam chcę polecić rzecz, którą testuję regularnie ostatnio i bardzo, bardzo ją lubię. Jest to olejek z Profumolabo, Shimmering Body Oil. No i jak takim olejkiem posmarujemy się i na to damy perfumy, no to nie to, że błyszczymy, to jeszcze pachniemy. To jest absolutnie fantastyczne. Ja jestem totalną sroką, jak wiecie. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Te drobinki są po prostu obłędne, są fantastyczne, ten olejek jest suchy, on, no tutaj wiadomo, kamera to wszystko zjada, że się tak wyrażę, natomiast musicie mi wierzyć na słowo, te drobinki złote mają różne wielkości, więc one, no w zależności od tego, jak się światło załamuje, przecudnie skrzą. Ja ostatnio jak weekend nawet sobie taką małą wycieczkę zrobiliśmy, to też miałam ten olejek na sobie i on po prostu, tutaj to jest płaski taki błysk, ale jak wyjdziecie na słońce, no to po prostu lśnicie jak Edward Cullen w Zmierzchu, przynajmniej ja, bo ja jestem blada niestety, natomiast jeżeli macie opaleniznę, no to ten olejek Wam ją świetnie podkreśli, jeżeli nie macie opalenizny, tak jak ja, to też będzie Wasza skóra przepięknie taka rozświetlona, nawilżona, więc no dla takiej tropikalnej bogini myślę, że to jest krok numer jeden. Ja mam ten olejek w zapachu French Kiss, więc nie tak bardzo tropikalnie, bo jest to zapach Baccarat Rouge 540, natomiast ten olejek też jest dostępny w wersji Exotica, czyli w wersji zapachowej Herby Pury. Także wypróbujcie sobie, ja Wam powiem, że jestem niesamowicie zadowolona, bo no szukałam takiego olejku dłuższego czasu, jakoś tak się nie złożyło, nigdy nie kupiłam, marka Profumolabo była tak uprzejma, wysłała mi ten olejek, także myślę, że tutaj tematycznie, mimo że to nie są perfumy, bardzo pasuje, żeby tak jeszcze bardziej podkręcić ten klimat tropikalnej bogini, także ja bardzo polecam, to jest naprawdę bardzo wydajne, duże opakowanie, no i przede wszystkim błyszczy przepięknie, nie tłuści, wiadomo, musimy się posmarować, chwilkę poczekać, żeby wyschnął i założyć ubranie, ale tak, jestem niesamowicie zadowolona, przepięknie, bardzo długo się też trzyma, cały dzień, nie schodzi Wam ten błysk, także ja bardzo, bardzo polecam. I jak już się tak wysmarowaliśmy tym olejkiem, no tutaj mi się to bardzo błyszczy, ale mówię, na słońcu czy w ogóle w innym świetle, to jest jeszcze zupełnie inna rozmowa. Jak się już tutaj wybłyszczyliśmy tym olejkiem, to polecę Wam pierwszy zapach, który mam na liście. Jest to Kinetic Perfumes Aura. I jest to zapach, który bez wątpienia wielu osobom przypomni Herbę Purę od Zerżofa. Natomiast dla mnie ten zapach jest o wiele, wiele lepszy. Na przykład jeżeli byście sobie wzięli ten olejek z Profumolabo o zapachu Kirkę czy Herby Pury, bo to dla mnie takie podobne zapachy, chociaż Exotica to jest Herba Pura, to myślę, że jak to psikniecie, no to będzie jeszcze bardziej efekt spotęgowany. To jest zapach dla mnie, no po prostu właśnie bogini, takiej czystej, tropikalnej. To jest taka właśnie sałatka owocowa, tutaj wyraźnie czuję marakuję, mnóstwo soczystych owoców i bardzo czystych owoców. Dla mnie to jest tak jakbyście się wykąpali w takiej kąpieli z owocowymi mydlinami, wyszli z tej kąpieli i popsikali się właśnie jeszcze bardziej takim czymś luksusowym, owocowym. No ten zapach uwielbiam, przepiękny, przepyszny, bardzo taki uwodzicielski. Kinetic Perfumes Aura, naprawdę bardzo, bardzo polecam, na takie imprezy też letnie, bardzo fajny, na co dzień też jak najbardziej, no natomiast to
bardzo, bardzo wodząca za nos woń i nie jest tak skrzecząca, nie jest tak ostra jak herbapura. Ja zdecydowanie z tych herbopurowatych zapachów nie wybieram oryginału, tylko wybieram właśnie Kinetic Perfumes Aura. I kolejny zapach bardzo, bardzo w tym klimacie, tylko taki troszkę delikatniejszy, jeszcze bardziej szamponowy. Ten zapach u nas w sklepie znajdziecie. Profumo di Firenze Viandante. No i też to jest taka owocowa, tropikalna bogini. Ten zapach jest jeszcze bardziej uniseksowy niż Aura, bo Aura jest bardziej słodka. Ten zapach to jest taki troszeczkę bardziej wytrawny koktajl owocowy, ale też bardzo w tym takim klimacie. Więc jeżeli też szukacie czegoś delikatniejszego niż znowu herbapura, czy też ta kirkę, to myślę, że Viandante też będzie idealnym zapachem. U nas ten zapach dosyć dużą popularnością się cieszy, zwłaszcza właśnie w tych miesiącach teraz ciepłych. Jest to coś, czym można się bardzo fajnie odświeżyć, owocowe, myślę, że takie nieprzeszkadzające raczej nikomu, chyba że ktoś naprawdę, naprawdę nie lubi tego DNA herbypury, ale to też jest o wiele bardziej delikatne, także Viandante Profumo di Firenze. No i kolejnym zapachem, oczywiście no nie mogło zabraknąć tutaj tego zapachu, to jest dla mnie no naprawdę zapach raju i bogini razem połączonych, Giardini di Toscana Bora Bora, no to jest też absolutnie nasz bestseller. No zwłaszcza teraz w ciepłe dni, to jest kremowy zapach z narkotycznymi, tropikalnymi kwiatami. Mamy tutaj troszeczkę karmelu też, mamy wanilię. Natomiast dla mnie to jest zapach nieprzysładzający, nie ciężki. On pomimo tych słodkich akordów, no właśnie tak jak mówię, mamy tutaj karmel. Nie bójcie się tego, bo on dla mnie jest raczej taką chmurką zapachową. Fantastyczny ogon zostawia. Moja teściowa jak nas odwiedziła, to psiknęła się właśnie tym zapachem i później naprawdę cały dzień na niej ten zapach czułam przepięknie, absolutnie przepięknie, bardzo luksusowo, cudownie. No ten zapach pachnie cudownie, czy solo, czy zmieszać z czymś innym też tropikalnym, uwielbiam. No i trwałość jest po prostu fantastyczna. Też balsam do ciała możecie sobie zapodać przed aplikacją tego, będzie to jeszcze dłużej trwało, pomimo że same te perfumy bardzo długo trwają same z siebie, solo. Także to jest Bora Bora, Giardini Toscana. Kolejnym zapachem takim znowu z kokosem, troszkę kremowym, kwiatowym, kolejnym takim zapachem jest Latafa Caed Arfur Sun. To jest już taka tańsza propozycja zapachowa. No jeżeli lubicie kremowego kokosa, takiego eleganckiego, jeżeli lubicie tropikalne kwiaty, to też będzie to dla Was zapach i powiem Wam, że on odstał się na mojej półce, wymacerował, jest jeszcze bardziej kremowy, jeszcze bardziej intensywny. Jeżeli lubicie zapachy w stylu Dolce & Gabbana The Only One Intense, myślę, że ten zapach można na swój radar wciągnąć. Natomiast nie jest to to samo. Na mnie paradoksalnie ten zapach lepiej się układa niż Dolce & Gabbana The Only One Intense. Jeżeli ktoś mnie bardzo regularnie ogląda, no to wie, że ja Dolce & Gabbana The Only One Intense miałam, natomiast musiałam sprzedać, bo na mnie, pomimo że to otwarcie było przepiękne, takie narkotyczne z jaśminem, z jabłkiem, troszeczkę przypominające nawet Eliena od Mugglera, później na końcu robiło się bardzo płasko, sztucznie, waniliowo, bardzo mnie to irytowało, taka była wręcz przykurzona, mainstreamowa, słodka baza, na mnie niestety tak niektóre mainstreamowe perfumy brzmią, taka właśnie słodka, przykurzona baza i to wiem, że niektóre widzki też mi w komentarzach o tym pisały, więc chyba nie jestem odosobniona, tutaj się to nie dzieje, tutaj jest naprawdę fajniej. Jest tak kremowo, tak jak mówiłam, tropikalnie, owocowo, kokosowo, kremowo Caed Arfur Sun Unlimited i chyba nie jest to droga rzecz, myślę, że dosyć taka powszechnie dostępna nawet. I kolejnym zapachem z Latafy jest Ajayeb Dubai i jest to zapach mango. Jest to zapach mango, tutaj mamy też drzewo sandałowe, więc to jest zapach taki owocowo-drzewny, bardzo soczysty, bardzo elegancki, no też godny tropikalnej bogini. Bardzo taki, no powiem Wam, intensywny, jak psikniecie w pomieszczeniu, to ten zapach bardzo intensywnie czuć, on się też bardzo długo utrzymuje, butelka też mi się podoba, wiem, że niektórzy nie lubią tej butelki, mi się bardzo, bardzo podoba, to jest takie mango, wiecie, soczyste,
elegancki jednocześnie. To nie jest tylko zwykły owoc, to jest owoc pomieszany właśnie z drzewami, z drzewem sandałowym, z kwiatami. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna woń, taka dojrzała. To jest takie mango, wiecie, dla takiej eleganckiej, bardzo pewnej siebie kobiety, wiedzącej, czego chce od życia. I też cena wcale nie jest najgorsza, także ja bardzo, bardzo polecam. Bardzo przyjemna, taka oryginalna kompozycja na lato. I ten zapach porównują do zapachu niszowego Stefan Humbert Lucas God of Fire, chyba coś takiego. Albo jest Sole de Jedi. Jedi też jest taki zapach, to jest taki jakby miks pomiędzy tymi dwoma zapachami. Ja nie wiem, bo nie wąchałam, natomiast niektórzy mówią, że nawet ta wersja, jeżeli chodzi tutaj o Latafę, jest lepsza, bo mniej mydlana niż któryś z tych zapachów. Także Ajaïb Dubai, mango, zapach mango. I kolejny zapach jest to znów taki koktajl owocowy, ale kompletnie już nie w klimacie Herby Pury ani Kirke. Jest to Goldfield and Banks Sunset Hour. No i ten zapach to jest faktycznie taka godzina zachodzącego słońca na wakacjach, czyli godzina koktajlowa po prostu. No i tutaj właśnie koktajl taki owocowy czujemy na bardzo intensywnej, dla mnie takiej kremowej, piżmowej bazie. Bardzo, bardzo czyściutkiej, więc jeżeli na przykład lubicie zapachy w stylu Zara Red Temptation Summer, myślę, że ten zapach będzie takim krokiem wyżej, krokiem w niszę oczywiście, to jest niszowa marka. Ten zapach naprawdę bardzo długo się utrzymuje, pomimo tego, co piszą na Fragrantice, wiele osób pisało, że no ten zapach ma taką słabą trwałość, bardzo szybko znika. No ja mam zupełnie inne doświadczenie z tym zapachem. Wcale dużo nie używam, a naprawdę on na mnie jest wyczuwalny cały dzień, więc jeżeli szukacie takiego owocowego zapachu, właśnie z takim kremowym piżmem, czystym podbiciem, to myślę, że Sunset Hour będzie idealnym zapachem. On jest taki momentami, wiecie co, bakarato-różowy. To jest bardzo fajny taki owocowy unisex też. Natomiast no wiadomo, ta baza nie jest taka mocna jak bakara róż, nie czuć tutaj żadnych bandaży, przynajmniej ja nie wyczuwam, ale gdzieś tam ten powietrzną taką owocowość w sobie ma, tą powietrzność taką bakaratową, także Sunset Hour Goldfield and Banks. Jeżeli jesteście zainteresowani tym zapachem, no to na Raffinat, w perfumerii czeskiej Raffinat możecie go dostać, ja mam 10% zniżki, jeżeli jesteście zainteresowani. I ogólnie tradycyjnie, jeżeli jakiekolwiek zniżki, jakiekolwiek linki do produktów, zobaczcie sobie w opis. Tam można skorzystać, można kliknąć, także to jest to. I kolejnym zapachem będzie mocarz. Będzie tropikalny mocarz, będzie hibiskusowy mocarz i będzie to Maison Crivelli Hibiscus Mahajad. To jest zapach przepiękny, bardzo intensywny, jadowicie właśnie taki koralowy. Ten zapach jak wącham, to widzę przed oczami właśnie taką koralową czerwień. Nawet taką czerwień też ma butelka oryginału. Dla mnie fantastyczny. Wiele osób przyrównuje go do Deliny. Natomiast dla mnie to jest o wiele lepszy zapach niż Delina, bo nie jest kwaśny. Delina jest za kwaśna, ona ma rabarbar. Jak wiecie, mi rabarbar średnio leży w perfumach. Jeżeli chodzi o Hibiscus Mahajad, no to ten zapach jest fantastyczny. On ma w sobie, ja Wam mówiłam, dla mnie taką czystą proszkowość do prania. On dla mnie pachnie czysto owocowo, jakby taki proszek owocowy do prania użyć i po prostu wszystko Wam wokół pachnie niesamowicie mocno. Także tutaj jest tak kwaskowo, chrupko, świeżo, słodko jednocześnie. Jest to zapach, który dosyć ciężko sklasyfikować. Tutaj tak naprawdę wszystko jest tak fajnie zblendowane, że po prostu też znów otrzymujemy bardzo fajny, intensywny, taki hibiskusowy koktajl. No dla mnie rewelacja, no i trwałość tego zapachu to jest totalne szaleństwo. Jest to kompozycja wykreowana oczywiście przez Konto Nabisza, a jego kompozycje, jak wiemy, do nuklearnych należą, także to jest to. I kolejnym zapachem będzie zapach od M. Mikalev. Ja mam tutaj taką dziesiąteczkę i jest to już sławetny, wyciągany w każde lato Ilanguin Gold. No i to jest zapach no po prostu luksusowych wakacji, tropików, takich bardzo, bardzo eleganckich. Ten zapach wiele osób przyrównuje do Kashmir od Chopard. Coś w tym jest, muszę Wam powiedzieć, natomiast tak jak mówiłam kiedyś, Kashmir od Chopard jest bardziej taki, po nosie daje, można tak to określić, jest bardziej taki ciężki, troszeczkę bardziej przykurzony, mniej transparentny, to jest taka bardziej elegancka, transparentna woalka, taka złota woalka, taka trochę tropikalno-złota woalka, właśnie tak mi się kojarzy, jak wącham ten zapach, w ogóle buteleczki pełne pojemności tego zapachu mają w sobie złote drobinki,
Więc dokładnie ten zapach z tym się kojarzy, jest ten słodki ylang-ylang taki tutaj nadający wręcz lekko bananowy efekt, ale bardzo luksusowy, transparentny, mamy kokos, mamy też delikatne tropikalne kwiaty, ale to wszystko jest bardzo takie kremowe, takie rozblendowane, taka po prostu złota mgiełka, także jest to taki zapach tropikalny, ale we francuskim stylu, z bardzo dużą klasą, nienachalny, ale jednak obecny, także M. Michalew Ylang in Gold. I kolejnym zapachem będzie zapach od Estée Lauder, natomiast ja nie wiem, czy ten zapach jest nadal dostępny. Jest to Bronze Goddess, no bardzo takie opakowanie też odbijające się, buteleczka odbijająca się, więc nie będę Was tutaj raziła. Dla mnie ten zapach, ja muszę się przyznać bez bicia, przypomina taką bardziej wakacyjną wersję Black Opium od Yves Saint Laurent. Więc jeżeli Black Opium jest Waszym vibe'em, być może tym Bronze Goddess możecie się zainteresować. To jest wersja, z tego co pamiętam, z 2017 roku. Także, no i tutaj nie ma gurmandowych nut. Tutaj nie ma niczego jedzeniowego. To są raczej takie, wiecie, kwiaty. Ale takie właśnie dla mnie po prostu w stylu Black Opium. Jeżeli takie kompozycje lubicie, to Bronze Goddess zdecydowanie. No i kolejnym zapachem będzie zapach od marki Cadel, którą też dostaniecie u nas w sklepie. I jest to zapach, który już polecałam, jest to Senescal. Jest to przepiękny zapach, absolutnie przepiękny zapach, bardzo taki kremowy, uwodzicielski, znów tropikalnie kwiatowy, kokosowy, z lekkim akordem soli morskiej, wody morskiej. Natomiast tak jak ja Wam mówiłam, przy okazji filmiku o perfumach wodnych i powietrznych, ten zapach nie robi się za bardzo, wiecie, jak słup soli na Waszej skórze, nie wysala się za bardzo, jest przepięknie, taką, wiecie, jakbyście czuli takie kwiaty słodkie, upojne, połączone z kokosem, owiane morską bryzą. To tylko to właśnie robi ta woda morska w tym zapachu. No mi naprawdę bardzo, bardzo ten zapach się podoba, jeżeli lubicie zapachy w stylu Olympe i Paco Rabanne, ale jest dla Was trochę za ciężka ta Olympe, za słodka, Senescal zdecydowanie bardzo, bardzo polecam, no super zapach właśnie dla takiej tropikalnej bogini, to od razu mi się kojarzy, jak wącham ten zapach, także Senescal. Kolejnym zapachem jest zapach od marki Nuit Nomade, jest to zapach, który no właśnie kojarzy mi się też tak no daleko wschodnio, bardziej z oazą na pustyni, ale też jak najbardziej z jakimiś takimi tropikami, z palmami, Jardin de Misfa. No to jest niekwestionowany bestseller, jeżeli chodzi też o tą markę. Mamy tutaj daktyle, wodę różaną, tonkę, szafran. Przepiękny zapach. Ja Wam zawsze mówię, że gdyby raj miał zapach, na pewno pachniałby jak Jardin de Misfa. No to jest po prostu przygoda zapachowa. Jeżeli nie za bardzo chcecie iść w klasyczny różany zapach, chcecie poznać coś innego z różą, bardzo tak nieoczywiście podaną, to Jardin de Misfa zdecydowanie jest, musi znaleźć się na Waszej liście do wypróbowania, bo tutaj nie ma takiej typowej róży, takiej podanej, no bardzo klasycznie, nic z tych rzeczy. To jest tylko taka delikatna woda różana, spryskana właśnie na twarz, spryskana na te daktyle, które jecie. No naprawdę fantastyczna kompozycja, bardzo, bardzo oryginalna. Także Jardin de Misfa od Nuit Nomade, na tą markę też mam zniżkę, jeżeli by ktoś chciał. I kolejnym zapachem jest Tanioszka, ale myślę, że ten zapach też no tutaj jak najbardziej godne miejsce ma w tym zestawieniu. I jest to zapach taki drzewno-biało-kwiatowy, Just Cavalli, od Roberto Cavalli oczywiście. I ten zapach ja kupiłam w tym roku, jak byliśmy z mężem w Trieście. No i tutaj mamy właśnie tuberozę, z tego co pamiętam, kwiat pomarańczy i jest tutaj taka piękna drzewna baza. Naprawdę bardzo ładny, dojrzały zapach, ale też nie przyciężki, nie przyduszający. O, tutaj koreczek oczywiście chce uciec. Nie przyduszający, nie vintage'owy też. Także jeżeli szukacie takich białych kwiatów, bo białe kwiaty też ewidentnie mi się kojarzą z takimi gorącymi klimatami, z tropikami, z uwodzeniem. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to Just Cavalli naprawdę będzie fajną kompozycją, taką też na co dzień. Jak jedziecie na wakacje, chcecie mieć fajny, taki kwiatowy zapach, nieoczywisty też, bo wcale to nie jest taka oczywista woń, no to Just Cavalli od Roberto Cavalli i jest to woń wykreowana przez Natalie Lorson, czyli znana pani perfumiarz. Ja polecam Just Cavalli od Roberto Cavalli. I kolejnym zapachem, no to dla mnie jest taka nocna, tropikalna bogini też. Jest to zapach polaryzujący niesamowicie, natomiast ja uwielbiam go, jeżeli chodzi zwłaszcza o takie noce letnie,
Kenzo Jungle Elephant. No dla mnie razem z tym świecącym olejkiem do ciała, no to po prostu kombo godne uwodzicielskiej bogini. Przepiękny, z przyprawami, z takimi wręcz podduszającymi, narkotycznymi kwiatami. Ja ten efekt po prostu uwielbiam. Tego zapachu nie muszę nikomu przedstawiać. On dla mnie tak naprawdę idealnie nadaje się i na lato, i na zimę. Zimą Was ogrzeje, bo ma te właśnie w sobie przyprawy. Ten zapach też ma mango w sobie, więc latem bardziej wyjdą te takie troszkę owocowo-przyprawowe niuanse. No i takie fajnie narkotyczne. Także ja osobiście bardzo, bardzo polecam. Wiem, że nie wszyscy lubią ten zapach, ale ja jak najbardziej polecam nadal. I kolejnym zapachem będzie zapach no takiej śródziemnomorskiej bogini, można by było powiedzieć, ale też jak najbardziej taki w tropikach. Zapach bardzo nieoczywisty, zapach bardzo oryginalny, zapach z ananasem, z dużą ilością takiej aromatyczności. Jest to Salvador Dali Laguna. Jest to bardzo, bardzo oryginalna woń. Dla mnie bardzo uniseksowa też. No, powiem Wam, że ten zapach jest, nadaje Wam od razu taki, od razu widzicie w głowie sytuację nadmorską. Jesteście nad morzem, owiewa Was aromatyczny, owocowo-ziołowy wiatr. Nie czujecie jakby morskiej bryzy ani nic z tych rzeczy, jakichś takich morskich, słonych nut, ale gdzieś macie takie wrażenie bycia na zewnątrz i bycia owiewanych takim pachnącym owocowym wiatrem. To czuję, wiem, że gadam totalne głupoty, jeżeli chodzi o te perfumy, ale tak, takie mam odczuwanie, jeżeli chodzi o ten zapach. On jest bardzo nietuzinkowy, natomiast mam bardzo duże zastrzeżenie co do trwałości. Niestety ten zapach na mnie ucieka bardzo szybko. Dlatego tą buteleczkę tak trzymam raczej dla celów kolekcjonerskich. Szkoda, bo ten zapach naprawdę jest bardzo interesujący, zwłaszcza no też takie ma działanie odświeżające bardzo ze względu na tą swoją aromatyczność. Także Salvador Dali Laguna. I dwa ostatnie zapachy, będą znowu takie to zapachy cięższe, bardziej narkotyczne, kwiatowe. Mam tutaj zapach od Wilhelm Parfumerie, jest to Fleur Burlesque i jak dla mnie jest to, szczerze mówiąc, zapach w technicolorze, zapach, który kojarzy mi się z Hollywood z lat 50. Natomiast no, Los Angeles to jest też takie jakby miejsce poniekąd, no nie powiem, że bardzo tropikalne, ale jest to jednak miejsce, w którym właśnie kwitną takie narkotyczne białe kwiaty. Gdzieś tam ma w sobie sznyt to miasto, takiego miasta, wiecie, no jednak o wysokiej temperaturze, więc tutaj z tym mi się kojarzy ten zapach. I jeżeli mam być zupełnie szczera, ten zapach też bardzo mi się kojarzy z klasykiem, takim bardzo polaryzującym, tanim obecnie. Był bardzo popularny ten klasyk w latach 80. Giorgio Beverly Hills. Ja kiedyś miałam te perfumy, natomiast na mojej skórze wychodziła dziwna nuta, drażniły mnie trochę, więc podałam dalej, jeżeli chodzi o ten zapach. Natomiast jeżeli chodzi o Fleur Burlesque, to jest bardziej taka wyrafinowana wersja. No tutaj mamy żółte kwiaty, tutaj mamy białe kwiaty i ten zapach jest wręcz taki słoneczny, ale też bardzo taki klasyczny, trochę oldschoolowy, ale zrobiony, wiecie co, na taką nowoczesną modłę. Jeżeli ktoś lubi vintage'owe zapachy, ale są one już troszeczkę zbyt, za dużo po prostu, czegoś jest w nich dla Was, ale nadal lubicie taki sznyt, zwłaszcza taki białokwiatowy, to myślę, że Fleur Burlesque będzie idealnym zapachem, właśnie tak mówię, żółtokwiatowym, białokwiatowym. Bardzo, bardzo spore nawiązania do Giorgio Beverly Hills, ale takie no ze smakiem, z klasą nieprzytłaczające. Także Wilhelm Parfumerie i ostatnim zapachem będzie zapach od marki Teodoro Scalottinis, jest to Jasmine of Athens i tego zapachu jeszcze nie mamy u siebie w sklepie, mamy trzy inne Calottinisy, tego zapachu jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że jak najbardziej się pojawi. Jeżeli chodzi o Jasmine of Athens, no to oczywiście jest to zapach zainspirowany krzakami jaśminu kwitnącymi w Atenach, więc nazwa jest dosyć taka prosta, oczywista, no i właśnie dokładnie ten zapach taki jest. To jest jaśmin, ale bardzo mocno też tutaj wyczuwam ylang ylang, bo ten zapach troszeczkę pachnie znów tak bananowo. To jest dla mnie jaśmin wymieszany z ylang ylang, jest dosyć narkotycznie i te kwiaty są podane na waniliowej bazie. W późniejszej fazie zapachu właśnie te kwiaty wygasają, a na Waszej skórze zostaje taka słodka, sensualna wanilia. Czyli jeżeli też lubicie właśnie takie kwiaty pomieszane z wanilią, myślę, że Jasmine of Athens
Athens też będzie idealnym wyborem. Także to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że takie zestawienie troszkę szybsze niż zwykle perfum dla tropikalnej bogini podobało Wam się. Dajcie mi znać, jakie są Wasze typy tego typu właśnie zapachów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!